W 27. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy mistrz Polski Raków Częstochowa przyjechał na stadion Radomiaka Radom. Zaczynamy od rzutu wolnego Jordao, który próbuje przelobować Kacpra Bieszczada. Tak jest, bo to dzisiaj ten bramkarz zastąpił w wyjściowej jedenastce Vladana Kovacevicia. Teraz przejmuje piłkę Żardel. Żardel jest w polu karnym. Fatalnie rozwiązał to napastnik Radomiaka, który z kolei zajął miejsce kontuzjowanego Leonardo Rossi. Teraz już Raków. Jeboa w polu karnym. Jeboa utrzymuje się przy piłce i strzał, z którym radzi sobie Gabriel Kobylak, a więc ten bohater poprzedniej kolejki, strzelec bramki dla Radomiaka w meczu z Puszczą. A teraz katastrofa w obronie Rakowa Częstochowa. Ante Cydlac przedłuża piłkę, a jeszcze na linii bramkowej, próbujący ratować sytuację, Stratos Farnas wpycha ją do siatki i to jemu ostatecznie zostaje zapisane samobójcze trafienie. Piękny gest piłkarzy gospodarzy, ten gol dedykowany kontuzjowanemu Rossi. Raków rusza do odrabiania strat. Jeboa do Otieno. To powinna być wyrównująca bramka. Kenijczyk fatalnie się pomylił. Wciąż nie ma pierwszego gola Otieno w naszej lidze. Machado, długa piłka do Żardela. Kacper Bieszczad, ależ błąd! I Żardel jest przed pustą bramką. To po prostu musi być i jest 2-0. Raków Częstochowa rozdawał dziś prezenty w Radomiu. Drugi gol i drugi raz defensywa mistrza Polski sparaliżowana. Końcówka pierwszej połowy, fantastycznie rozegrany rzut wolny Jeboa do Ante Cydlaca, a tam kto? Luka Włuszkowicz błysnął kapitalną interwencją. To już początek drugiej połowy. Drachal do Cydlaca, ten do Papa Nikolału i Raków wraca do gry. Jest już tylko 2-1 dla gospodarzy. Teraz stały fragment gry dla Radomiaka. Odbił tę piłkę Kacper Bieszczad, ale jeszcze Radomiak przy piłce. Semedo, Semedo zza pola karnego i fantastyczna rehabilitacja Kacpra Bieszczada za ten błąd z pierwszej połowy. No to była kapitalna interwencja. I Villopez z rzutu wolnego pojawił się na boisku. Lider Rakowa Częstochowa w drugiej części gry. To jego drugi mecz w tym sezonie, ale lepszy w bramce Radomiaka Kobyla. Ivi Lopez. Piłka pod nogami Jeana Carlosa. Jean Carlos w pole karne. Spore zamieszanie, ale znów górą Gabriel Kobylak. Uderzał głową Bartosz Nowak i w porę zareagował golkiper Radomiaka. Końcówka tego meczu. Raków coraz bardziej naciska. Ben Lederman. Niepewnie tym razem Kobylak, ale konsekwencji nie będzie, bo Cnat w tej sytuacji faulował Pika. Raków miał ogromną przewagę w drugiej połowie, ale więcej sytuacji już goście nie stworzyli i Radomiak wygrywa w tym szalenie ważnym spotkaniu 2-1. W tym momencie gospodarze mają 35 punktów i są na 10. miejscu w tabeli. Raków jest trzeci z 45 punktami. Radomiak Radom, Raków Częstochowa 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.